Siemano, z tej strony Narciu, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam Cię do dania subskrypcji, abyś się przegapił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużania, lecimy z filmem. Ostatnio dość często na kanale publikowałem treści związane z mangą Jujutsu Kaisen. I tak po poprzednim poście, w którym zapytałem Was, czy wolicie mangę, czy może jednak anime only, zdecydowałem, że zrobię sobie dzisiaj luźniejszy filmik opierający się o najnowszym odcinku drugiego sezonu Jujutsu, w którym to podziały się rzeczy wręcz niesłychane i tak... Byliśmy tutaj świadkami przybliżenia nam troszeczkę bardziej klanu Zenin, o którym słyszymy to już praktycznie od początku pierwszej serii, a co ważniejsze, powróciła jedna z moich ulubionych postaci, jaką jest oczywiście Toji Fushiguro. I właśnie dzisiejsza kwestia do poruszenia jest niezwykle prosta, ponieważ tak właściwie, w jaki sposób Toji zdołał powrócić do świata istot żywych? Tutaj właśnie pojawia nam się postać Ogami, a dokładnie jej wrodzona technika, która pozwalała jej kontaktować się z osobami zmarłymi. Ogólnie jest to taka, powiedzmy, pseudo-manipulacja ocierająca się o nekromancję, z tą różnicą, że Ogami potrafi również przemienić kogoś w zmarłą osobę, co wymaga oczywiście części szczątek zmarłego. Zdolność ta oczywiście pozwala również poznać szczegółowe informacje o ciele danej jednostki, dzięki czemu po transformacji można od razu wykorzystywać większy potencjał tego ciała. Jedynym tak naprawdę minusem tej techniki jest to, że wyczerpuje się ona wraz ze stratą przeklętej energii, co wydaje się w miarę logiczne. I tak, skoro to mamy już wyjaśnione, porozmawiajmy o przypadku zaprezentowanym nam z Tojim, gdzie to Ogami zmienia swojego wnuka w właśnie Tojiego, aby móc pokonać Takume Ino. Jak możecie się spodziewać, nie skończyło się to wcale dobrze i tak po pokonaniu oponenta okazuje się, że dusza wnuka została dosłownie nadpisana przez tą Tojiego. Oczywiście jest to sytuacja dosyć wyjątkowa, a jej wyjaśnienie prezentuje sam zainteresowany, kiedy to mówi wprost, że jego ciało jest niezwykle wyjątkowe i ten sam paradoks tego, dlaczego to się właściwie stało, może mieć swoje znaczenie w tym, że przecież dzięki Aktowi Niebios nie posiadało żadnej przeklętej energii, a więc sama technika transformacji nie miała kiedy się zakończyć. Dodatkowo możemy dopisać tutaj sytuację z Kenjaku, gdzie to ciało Suguru nadal dawało jakieś znaki jego duszy. Dzięki czemu możemy przypuszczać, że dusza i ciało w Jujutsu Kaisen są ze sobą ściśle powiązane i tak jedno nie może istnieć bez drugiego. Natomiast nie jest to też takie kolorowe, jak mogłoby się wydawać, ponieważ przez taki właśnie scenariusz Toji tak czy siak nie mógł być taki jak kiedyś. Jego dosłownym celem istnienia stała się bezmyślna, brutalna walka z coraz to silniejszymi przeciwnikami. Co więcej, po pokonaniu Ogami, Toji nadal był w stanie funkcjonować, także na pewno zobaczymy go w kolejnych odcineczkach drugiego sezonu, których to już nie mogę się doczekać. Ze swojej strony dodam już tylko, że pojawi się na pewno o Tojim jeszcze jeden potężny film. Na dzisiaj to by było tyle, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, jeżeli tak, no to zachęcam Was do bicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach, do następnego, bajo!